Cześć, tu Ola. Dzisiaj zrobimy sobie DIY, czyli zrób to po swojemu. W dzisiejszym odcinku będą to woreczki na owoce, warzywa, pieczywo i inne takie, żeby nie generować dodatkowych ton plastiku. Można kupić takie woreczki gotowe, bo są już takie w sklepach, ale jak ktoś lubi szyć, to oczywiście zapraszam do tego poradnika, zróbmy to razem. Woreczki można uszyć ze starej firanki, wtedy jest bardziej eko, ale ja bardzo lubię, jak jest kolorowo, tego kupiłam sobie po 50 cm takich dwóch materiałów w odcieniach żółtego, 100% bawełna. Można oczywiście użyć też jakiś inny materiał, to już do wyboru. Dodatkowo jeszcze będę robić takie naszywki z informacją, na co to jest woreczek, żeby mi się nie pomyliło, ale do tego użyję już po prostu starego białego t-shirtu. Sznurek, też taki jakiś bawełniany. Ja kupiłam akurat 3 metry, mam nadzieję, że na parę worków mi wystarczy. Szycie zaczynamy od wymierzenia woreczków i przygotowania sobie ich wycięcia, zaznaczenia szpilkami tam, gdzie mamy szyć i możemy. Teraz jeszcze czas na wycięcie naszywki. Kiedy wszystko już gotowe, zabieramy się za szycie. Najpierw oprzymamy boczki, żeby się nic nie siępiło, a potem strzyłamy wszystko do kół. Jest. Piękne. Jak widzicie, trochę zamieszania i jest. Pierwszy woreczek gotowy. Jest trochę krzywy, jest nieidealny. Mógłby być troszkę większy, ale to nic, pamiętajcie, to nic, to wszystko nie musi być idealne, jest całkiem uroczy, jest całkiem ładny i to jest najważniejsze, każdy następny będzie lepszy, a jeśli nie, to też się nic nie stanie. Myślę, że jabłkom będzie w takim woreczku na pewno bardzo przyjemnie, tak samo jak i ogóreczkom i pomidorkom i w ogóle wszystkiemu, co tam sobie wrzucicie. Tak prezentują się wycięte, gotowe do naszycia naszywki w bardzo różnych kształtach, jak mi się udało, tak po prostu wyszło. Usprawniłam sobie pracę w ten sposób, że poprzywałam te materiały ze wszystkich boczków, poprzypinałam naszywki, gdzie mi prościej, już nie będę musiała zmieniać tych ustawień na maszynie, żeby w ten sposób przyszyć metkę. Każdą kolejną naszywką wygląda to coraz lepiej. Praktyka czyni mistrza, wiadomo. Tak prezentują się gotowe woreczki. Wyszło mi ich 10. Muszę tylko podpisać i ja to zrobię markerem do płyt, bo nie mam takiego do ubrań, bo się oczywiście nie zaopatrzyłam w porę. Zabrakło mi też sznurka do wszystkich worków, dlatego sznurek mają tylko 4 worki, 5. Ale to też nie jest problem, jutro skoczę do pasmantery i sobie go dokupię. No i na przykład ten worek będzie workiem na owoce. Podpisuję go. Fantazyjnie, fantazyjnie. Cyk. Mamy tutaj jabłka. Jak działa worek na owoce? Wrzucam. Proszę bardzo, jabłka są szczęśliwe w takim worku. Pięknie. Mi to się te woreczki z tymi naszywkami kojarzą w ogóle z takimi starymi zeszytami. Woreczek na pieczywko. Tutaj mi coś nie wyszło w podpisie, więc sobie to zamazałam. Także sami widzicie, że nie ma porażek, są tylko doświadczenia. Tu na przykład miałam jeszcze kawałek takiej białej tasiemki. I o, jak ładnie to wygląda. Ten jest taki słodki, malutki. Jeszcze nie wiem, na co on będzie. No i została mnie noc, ale za to stworzyłam swoją pierwszą, autorską, w pełni spersonalizowaną, własnoręcznie wykonaną, niepowtarzalną, idealnie nieidealną kolekcję woreczków na zakupy warzywno-owocowo różne. Kolekcja ta ma same zalety. Jest jedyna w swoim rodzaju. Jest wykonana przeze mnie. Ma różne rozmiary, także jest uniwersalna. Jest w moim ukochanym kolorze, żółtym.
dwóch odcieniach żółtego. Poza tym połączyłam tutaj pożyteczne z przyjemnym, bo dzięki tym woreczkom zostawię na tej ziemi chociaż trochę mniej plastiku po sobie. Było to bardzo przyjemne oderwanie się od pracy przy komputerze i możliwość niemyślenia przez chwilę o wielu rzeczach. Polecam wszystkim, którzy lubią szyć i którzy mają składane nerwy, bo to bardzo pręża. Proszę, zapraszam, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapomniałam jeszcze dodać, że taki woreczek to może być na przykład bardzo fajny prezent dla kogoś. Można go komuś po prostu podarować. Dobry pomysł? Dobry.